stosunkowo niewielkim powiecie suwalskim kłopoty z nieuczciwymi sprzedawcami, producentami czy podmiotami świadczącymi różnego rodzaju usługi nie należą do rzadkości. Gdy odbijamy się od drzwi, nie mogąc wyegzekwować należnych nam praw, warto sięgnąć po pomoc Rzecznika Praw Konsumenta. W powiecie suwalskim po poradę, interwencję, pomoc do Grażyny Kuklińskiej w 2018 roku zgłosiło się około 500 osób. Jeśli chodzi o zakup, jeśli chodzi o umowy zakupu, to właśnie to, ta odzież i obuwie i sprzęt gospodarstwa domowego. Jeśli chodzi o umowy usług, to nadal pokutują tutaj umowy zawierane najwięcej tego jest z operatorami telekomunikacyjnymi. Rzadkością również nie są kłopoty z reklamacjami biżuterii, usług kurierskich, pocztowych czy remontowych. Sporo też jest reklamacji dotyczących zakupu akcesoriów samochodowych i samochodów używanych w komisach. Tutaj też jest taki, no może niewiele tych reklamacji jest w stosunku do tego, co podałam, do 100 dotyczących sprzętu AGD RTV i do 100 odzieży i obuwia, ale to są trudne sprawy, te reklamacje dotyczące zakupu samochodów używanych w komisach. Kupując używane auto w komisie, zazwyczaj nie dostajemy umowy. Jedynym wydawanym nam dokumentem jest faktura. Bierzemy ją do ręki, wsiadamy do właśnie nabytego auta i odjeżdżamy szczęśliwi. Czasem szczęście jednak trwa bardzo krótko. Taki właściciel komisu odpowiada temu konsumentowi, który albo tego samego dnia jeszcze, albo następnego już reklamuje ten samochód, bo on po wyjeździe z tego komisu i po przejechaniu kilkunastu kilometrów stanął, mówi, że no oglądałeś, widziałeś, co kupujesz, więc tutaj nie ma żadnej reklamacji. Nie wiem, czy ci właściciele komisów nie znają tych przepisów, czy tylko udają, że nie znają, bo czy to samochód, czy jakikolwiek inny używany towar, jeśli konsument kupuje, to z tytułu rękojmi odpowiedzialność sprzedawcy jest w krótszym okresie, w okresie rocznym, bądź w takim okresie, w jakim jest zapisany w umowie, tylko najczęściej, powtarzam, tych umów takich nie ma, jest to faktura. W takich sytuacjach Rzecznik Praw Konsumenta może nam pomóc i najczęściej to właśnie robi. My rzecznicy jesteśmy zobowiązani udzielić porady prawnej. To jest takie podstawowe zadanie. Tym niemniej być może, że tutaj ja jestem takim specyficznym powiecie, bo to są rolnicy przede wszystkim, ludzie mieszkający na wsi, może nie mają dostępu do różnego rodzaju literatury dotyczącej właśnie swoich praw. Przychodzą ze wszystkim i jeśli taki konsument pojawia się u mnie, więc ja najpierw udzielam porady, jeśli widzę, że on sobie i tak mimo wszystko nie poradzi ze sprawą, to piszę jemu reklamację, czy piszę jakiekolwiek pismo, wystąpienie, czy wezwanie do zwrotu pieniędzy, czy wezwanie do zapłaty, prawda, z różnych tytułów. Po prostu my rzecznicy robimy wszystko. Wszystko, aby pomóc, ale nie zrobić za konsumenta. Warunkiem uzyskania wsparcia jest samodzielne podjęcie aktywnego działania wobec nieuczciwego sprzedawcy, producenta czy usługodawcy. Jeśli oczywiście nie przyjmujemy spraw takich do postępowania tutaj z naszej strony, do wystąpienia do przedsiębiorcy, wtedy kiedy konsument sam nie poczynił jakichś kroków, prawda, w tej kwestii, nie zareklamował, nie wyjaśnił, no to wtedy właśnie udzielamy porady, że trzeba wyjaśnić, że trzeba zareklamować. Jeśli konsument nie potrafi, to właśnie tą reklamację w jego imieniu piszemy. Jeśli to nie pomaga,
i konsument wraca do nas mimo wszystko, no to wtedy przyjmujemy sprawy do wystąpienia do przedsiębiorcy, wskazujemy jemu naruszenie tych obowiązujących przepisów prawa. Rzecznikowi również nie zawsze sprawę udaje się załatwić szybko i jak po przysłowiowym maśle. A jeśli przedsiębiorca nie podziela też stanowiska rzecznika, no to wtedy niestety pozostaje w zasadzie droga sądowa. Sąd teraz jest ustawa o rozwiązywaniu tych sporów konsumenckich pozasądowo, prawda, ale nie wszyscy przedsiębiorcy wyrażają na to zgodę. Od razu w odpowiedzi na reklamację konsumenta piszą takie zdanie, że nie wyrażają zgody na pozasądowe rozstrzyganie sporu, więc pozostaje wtedy tylko sąd powszechny. I tutaj znowu rzecznik może nam wydatnie pomóc w przygotowaniu dokumentacji czy pozwu. W ubiegłym roku 14 takich pozwów sporządziłam, 13 zostało rozpatrzonych i 13 zostało rozpatrzonych pozytywnie, co nie znaczy, że jest to już w 100% pozytywnie dla konsumenta, bo jeszcze mimo wszystko ten przedsiębiorca niekoniecznie realizuje ten wyrok sądowy. Trzeba jeszcze jego trochę tam wystąpić z wezwaniem do zapłaty, załączając kopię tego wyroku, albo nawet sprawę skierować na postęp do egzekucji komorniczej, do komornika. Pani Grażyna Kuklińska jest rzecznikiem praw konsumentów od 20 lat. W jej ocenie świadomość konsumentów jest znacznie większa niż na początku jej pracy w suwalskim starostwie. Najczęściej grzech niedbalstwa leżący po stronie nawet świadomego konsumenta dotyczy umów zawieranych z operatorami telekomunikacyjnymi, choć nie jest to regułą. Nadal pokutują sprawy nieczytania umów. To tego konsumenci się chyba nie nauczą nigdy, tak myślę. Po prostu ufają tym przedsiębiorcom, którzy to umowę przedkładają. Dotyczy to przede wszystkim właśnie różnego rodzaju umów i zawieranych różnie. I w salonie operatora i przez telefon, czyli to taka umowa zawierana na odległość. Nie czytają, w ogóle nie czytają, bo uznają, że tego jest tak dużo, że jak jest 4 strony regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych plus 2 strony umowy, to bez sensu, żeby czytać. Lepiej zaufać temu przedstawicielowi tego operatora. Co później niestety no, czasami sprawia kłopot z rozwiązaniem takiej umowy. Jeśli zostaliśmy oszukani, nie żałujmy czasu i energii na wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie jej do końca. Jeśli wiedzą, że są rzeczywiście przepisy dotyczące ich sprawy naruszone, powinni stanowczo się domagać. Dlaczego? A dlaczego mają być oszukani?